Proszę Państwa, chcieliśmy w kilku słowach skomentować dzisiejsze informacje posłów Prawa i Sprawiedliwości na temat zmian w ordynacji wyborczej i kodeksie wyborczym oraz ustawach samorządowych. Chcemy wyraźnie powiedzieć, i to zdanie jest zdaniem wstępu, ale ono oddaje istotę problemu, mianowicie kiedy Prawo i Sprawiedliwość zabiera się za ordynację wyborczą, to lepiej uważać się na plecy, dlatego że nic dobrego z tego może nie wyniknąć i są tego już pierwsze symptomy. Po pierwsze, że projekty te zostają zgłoszone w nagłym trybie bez jakichkolwiek konsultacji, czy tu w parlamencie między klubami, czy ze stroną społeczną, samorządową. Po drugie, pojawia się jako projekt poselski, a wiemy, jak bardzo zmieniane były projekty poselskie w trakcie prac komisji, jak były często rujnowane i zamieniane w ostatecznym kształcie w projekty niekonstytucyjne. Po trzecie wreszcie, jest to w tej chwili zgłoszenie projektu, w którym z jednej strony mamy rzeczy wprowadzane programowo, które my prezentowaliśmy już od dłuższego czasu, także ostatnio na naszej konwencji w Łodzi. Myślę tu o budżecie obywatelskim jako obligatoryjnym, ale PiS się ogranicza do miast powiatowych, a my mówiliśmy o tym, że budżety obywatelskie powinny być obecne obligatoryjnie we wszystkich samorządach, na każdym szczeblu. To są rzeczy, których, jak rozumiem, PiS się wreszcie w jakiś sposób, który przepracował i jakoś zaakceptował, to akurat dobrze, natomiast wszystkie inne zmiany są, szczególnie ordynacyjne, bardzo niepokojące i o tym pan poseł Mariusz Witczak. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jest z tych pierwszych sygnałów bardzo dużo informacji niepokojących. Po pierwsze, czymś skandalicznym jest odejście od JOW-ów. Długo pracowaliśmy, długo przekonywaliśmy w poprzednich kadencjach parlamentarzystów do tego, żeby rozszerzać jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach samorządowych. Udało nam się ostatecznie wprowadzić okręgi jednomandatowe w większości miast w Polsce. W zdecydowanej większości. To jest cofanie nas do czasów, które raczej były związane z upartyjnianiem samorządu terytorialnego. Odejście od JOW-ów to jest gest w kierunku partii politycznych, to jest próba faworyzowania w wielomandatowych okręgach wyborczych działaczy PiS-u, a na drugiej stronie mamy odbieranie możliwości lokalnym podmiotom, lokalnym organizacjom na przebijanie się w wyborach samorządowych. To jest naprawdę bardzo zła informacja i będziemy bardzo intensywnie krytykować to rozwiązanie i bardzo intensywnie walczyć o to, żeby okręgi jednomandatowe rozszerzać we wszystkich wyborach, a nie odchodzić od tego rozwiązania. Kolejna bardzo zła informacja to jest próba grzebania przy ustroju Państwowej Komisji Wyborczej. My wszyscy wiemy, jakie intencje ma PiS zawsze, jeżeli zabiera się za Trybunał Konstytucyjny, za sądy i nie może mieć innych intencji, jak zabiera się za Państwową Komisję Wyborczą. I czymś kompletnie absurdalnym jest, już pomijając koszty, wprowadzenie rozwiązania dwóch komisji. Znaczy, jedna komisja wydaje karty, a druga liczy głosy i tutaj Polacy mają uzasadnione obawy, że PiS chce wdrożyć leninowską zasadę, że nieważne jak kto głosuje, ważne kto liczy głosy. To też jest rzecz, którą należy publicznie napiętnować i bardzo krytykować, żeby PiS, tak jak próbował zmienić ustrój Warszawy, żeby się z tych bzdurnych rozwiązań wycofał. Opór społeczny, opór publiczny, pomoc państwa, mediów będzie bardzo ważna, bo jest oczywiście szansa na to, żeby do tych szkodliwych rozwiązań nie doprowadzić. W ogóle próba upartyjnienia Państwowej Komisji Wyborczej poprzez kontrybucję w tejże komisji przedstawicieli partii politycznych, jakiś nadział dla opozycji, jakiś nadział dla tych, którzy mają większość, to jest coś absurdalnego. Państwowa Komisja Wyborcza była zawsze konstruowana trochę w kategoriach quasi-sądowego organu, który ma być kompletnie niezależny, ma być niezawisły i przez lata udawało się to zrealizować. Dzisiaj przychodzi czas na upartyjnianie i na podporządkowywanie PiS-owi wszystkich instytucji i oczywiście tu jest też taki, a nie inny kierunek zawarty. Prawda jest też taka, że to są dopiero wstępne, nieśmiałe
zapowiedzi ze strony PiS-u, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą. Intuicja nam podpowiada, że intencje są dużo głębsze, żeby upartyjnić i stworzyć takie przepisy, które będą faworyzowały PiS w wyborach. I przed nami debata parlamentarna, dyskusja, analizy i na końcu zobaczymy, jakie poprawki PiS będzie wprowadzał. Mamy też to doświadczenie z, na przykład z KRS-em. Projekt poselski na początku jest łagodny, a potem jest twarz Piotrowicza i partyjne, twarde potraktowanie KRS-u, który ma dać władzę w wymiarze sprawiedliwości szeroko rozumianym PiS-owi. Też czeka nas tutaj oczywiście tego typu dyskusja.